na nowy format na kanale, a będzie to analiza indeksów sektorowych i dzisiaj chciałbym spojrzeć na big banki. Jeżeli chodzi o cały indeks, no to mniej więcej od 17 lutego nastąpiło takie nagłe załamanie, bardzo, bardzo dynamiczne spadki. Spadliśmy mniej więcej z poziomu powyżej 9000 punktów do poziomu nieco ponad 6660 punktów aktualnie. Przełamaliśmy pierwsze takie mocniejsze wsparcie w okolicach 7900 punktów. Była wprawdzie taka nieśmiała próba powrotu w jego okolice. Niestety to się nie udało. Tutaj ta czerwona długa świeca, po niej nastąpiły kolejne spadki, przebicie kolejnego takiego, uważam, dość ważnego wsparcia w okolicy 7030 punktów. No i aktualnie jesteśmy między tymi dwoma zielonymi liniami i ta niższa wyznacza takie najbliższe wsparcie w okolicach 6300 punktów. No myślę, że będzie to taki jeden z nielicznych punktów na wykresie, który mógłby tutaj wyznaczać jakiś opór mogący zatrzymać te spadki. Jesteśmy co prawda na indeksie po bardzo dynamicznych wzrostach, no bo jeżeli będziemy liczyć od końca października roku 2020, no to wtedy z okolic 3000 punktów wzrośliśmy nawet w okolice ponad 9,5 tysiąca, więc wzrost bardzo duży. Teraz następuje coś, co myślę można nazwać korektą, natomiast jest ona bardzo szybka i bardzo gwałtowna. Na wykresie wręcz występuje takie załamanie nieomalże pionowe. No i myślę, że możemy zmierzać właśnie w kierunku tego poziomu okolic 6300 punktów. Tutaj przygotowałem takie zestawienie, gdzie nałożyłem na WIG banki jego trzy największe składowe, czyli bank PKO, to jest ta linia taka pomarańczowa, potem Santander Polska, to jest ta linia taka żółta, i bank PKO SA, to jest ta linia taka żółtawa. Santander jest niebieską oczywiście. No i co możemy powiedzieć? Na pewno co się rzuca w oczy, to właśnie to, że Santander można powiedzieć najbardziej ruchy są zbliżone do ruchów na całym indeksie, aczkolwiek wszystkie te trzy spółki, ze względu na to, że ich udział jest największy i najbardziej oddziaływują na zachowanie indeksu, to ich wykresy są zbliżone. Teraz chciałbym przejść do pierwszej z nich, będzie to PKO BP. Na wykresie, ten wykres, jeśli tak na niego spojrzymy, to naprawdę jest bardzo podobny do wykresu całego indeksu. Również po wzrostach, które zapoczątkowały się w okolicach 19 zł, doszliśmy dwukrotnie, testowaliśmy ten poziom, to były okolice 50 zł, niestety nie udało się przebić tego okrągłego poziomu. No i tak samo, nastąpiły spadki gwałtowne, załamanie, luka nawet, przebiliśmy bardzo ważny poziom, tutaj go możemy sobie zaznaczyć. Był to poziom okolic 41 zł, on dwa razy spadki zatrzymywał. Na tym poziomie też pod nim odbywała się tutaj ta chwilowa konsolidacja. Tak samo tutaj w tym miejscu, więc to był poziom ważny, niestety został przebity. Tak samo tutaj był jakiś moment, kiedy wydawało się, że możliwy będzie powrót ponad tą linię. Niestety tak się nie stało. No i aktualnie myślę, że będziemy zmierzać w kierunku 33 zł. No i z tego rejonu jakieś odbicie jak najbardziej będzie możliwe. Myślę, że ta luka, która tutaj też powstała, kiedyś domknięta będzie. Będzie to poziom ważny, to jest tutaj poziom tego szczytu oraz takiego momentu, gdzie te wzrosty spowolniły, jakby kurs zbierał się do dalszej jazdy na północ, więc myślę, że to jest taki moment kluczowy na wykresie w najbliższym czasie.
Raczej nie wydaje mi się, żeby ten poziom 33 zł został wyłamany. Myślę, że raczej tych spadków wyhamowanie będziemy obserwować. Proszę zobaczyć, jaki zwiększony wolumen na ostatnich kilku sesjach. Wskaźnik RSI również już zbliża się do bardzo niskich poziomów. Ta świeca z ostatniej sesji również pokazała takie wyciągnięcie z tego samego dołka do mniej więcej połowy jej wysokości. Ale myślę, że jednak ten poziom 33 zł może być dotknięty. No i tam upatrywałbym próby jakiegoś odbicia. Natomiast gdyby tak się stało, że ten poziom zostałby wyłamany, no to wtedy myślę, że te spadki mogłyby jeszcze przybrać na sile i nawet trudno mi tutaj wskazywać na wykresie jakiś taki punkt, do którego mogłyby one dojść. No, taki najbardziej prawdopodobny, no to są te okolice 24 zł, 25, ale no aż nie chce mi się wierzyć, żebyśmy spadli aż tak nisko. Kolejną składową indeksu WIGBANKI jest Bank Pekao. No, wykres oczywiście tak samo podobny do tego, co już widzieliśmy. Wydaje się, że tutaj ten poziom 90, mniej więcej 1 zł, mógł te spadki, znaczy jesteśmy powiedzmy równo na razie z tym poziomem tego ważnego wsparcia. Jeżeli ono zostanie przebite, czy to już w poniedziałek, czy to we wtorek, no to wtedy te spadki mogą stać się naprawdę bardzo dynamiczne. No bo nie możemy znaleźć jakiegoś niższego, ważnego punktu podparcia tutaj na wykresie. Wydaje się, że wtedy możemy dojść aż w okolice 74, może nawet 65 zł, więc to by oznaczało kolejne bardzo dynamiczne zejście. No, jesteśmy w momencie kluczowym. W momencie kluczowym wskaźnik RSI, no tak samo jak ma to miejsce w przypadku PKO BP, jest już naprawdę dość nisko. Wolumen tak samo możemy obserwować bardzo zwiększony w porównaniu z poprzednimi tygodniami. No cóż, niewiele więcej mogę powiedzieć, tylko myślę, że można czekać na kolejną sesję, no i obserwować zachowanie kursu. Wybicie tej zielonej linii, przejście jej, no byłoby bardzo niedobre w mojej ocenie i mogłoby naprawdę mocno spotęgować spadki na walorach banku Pekao. Ostatnią największą składową indeksu WIGBANKI jest Santander Polska. Również dynamiczne spadki, wykres tak samo podobny. Wolumen, co ciekawe, nie jest jakoś bardzo zwiększony w porównaniu z poprzednimi sesjami. Natomiast tak samo jesteśmy w momencie kluczowym na wykresie. Jest to tutaj wtedy w czerwcu. Ten poziom był dla nas oporem. Dwa razy został on przetestowany. Niestety próba była nieudana jego przejścia. Nastąpił wtedy spadek. No i dopiero za trzecim razem i krótkiej konsolidacji w tym okresie nastąpiło jego wybicie, co spowodowało, że walory rozpoczęły swój rajd w stronę 400 zł. Wyłamanie gwałtowne okolic 350 zł. Wręcz pionowy spadek, później tak samo jak w poprzednich analizowanych bankach, próba powrotu, niestety nieudana, no i spadek jeszcze bardziej gwałtowny. Ten dolny cień tutaj pozostał, kurs został trochę wyciągnięty. Wydaje się, że może właśnie to będzie taka oznaka chęci powrotu trochę wyżej ponad tą linię, która tutaj nam wyznacza ten ważny poziom. Wskaźnik RSI jest też już dość nisko. Jeżeli ten poziom natomiast zostałby wybity, no to wtedy takim drugim kluczowym, myślę, będą te okolice 235 zł,
No może jeszcze bym tutaj zaznaczył ten poziom okolic 250 zł jako takie tutaj wsparcie, powiedzmy w połowie tego ruchu spadkowego, który mógłby się rozpocząć po dynamicznym wybiciu dołem tego wsparcia. No cóż, tak samo jak w przypadku banku Pekao, jesteśmy w bardzo ważnym momencie, bardzo blisko kluczowych poziomów na wykresie, więc no ja wstrzymałbym się tutaj z jakimiś pochopnymi decyzjami inwestycyjnymi, bo może być różnie, może być odbicie, jest to prawdopodobne, natomiast no spadki również mogą jeszcze trochę przybrać na sile. Tak na temat WIG Banki i trzech jego największych składowych byłoby wszystko. Zapraszam do oceniania filmu, pisania w komentarzach, czy taki rodzaj nowego materiału Wam się podoba. Zachęcam też do pisania kolejnych indeksów sektorowych, które mogłyby być przeanalizowane w następnych tego typu materiałach, spółek do analizy, no i oczywiście subskrypcji kanału. Już jutro będzie odcinek 3 spółki na ten tydzień. Do usłyszenia. Cześć!